Witam Was serdecznie, nazywam się Katarzyna Góralczyk, jestem arteterapeutą, filologiem języka angielskiego i pokazuję właśnie, w jaki sposób wykorzystać arteterapię w edukacji. Ale dzisiaj nie będzie takiego typowego scenariuszu jak zawsze, ponieważ umówiliśmy się na wydanie takie specjalne, walentynkowe. Jednakże nie będzie to o miłości, nie będzie kolejnego scenariusza zajęć, ale to, w jaki sposób pokochać pracę online, jak można też to przekuć w naszą mocną stronę, żeby pokazać, że my się nie poddajemy temu online'owi, nie poddajemy się COVID-owi, będziemy pracować cudownie. Zarówno zajęcia, że tak powiem, z materiałem, jak pracujemy na co dzień, są cudowne i to nie jest to nagranie po to, żeby Wam powiedzieć, że w online robimy tylko za pomocą stron internetowych, zostawiamy wszystkie materiały. Nie, ponieważ wiadomo, najlepszy jest ten kontakt z materią, z którą pracujemy, praca nad tym tworem, ale jeżeli nie zawsze mamy taką okazję i na przykład zdarza się Wam sytuacja, że nie macie materiałów, czy Wy nie zdążyliście kupić, czy Wasi uczestnicy zajęć, możecie wówczas zrobić ciekawe zajęcia w online i wówczas malujemy za pomocą właśnie różnych stron internetowych, rzeźbimy, robimy kolaże. W jaki sposób? No to zapraszam. Już dzielę się z Wami moją prezentacją. A więc, tak jak wspomniałam, na dzisiejszym kwadransie arteterapeutycznym spotykamy się i ma on właśnie tytuł Odnajdź mnie w online. No i co przed nami? Pokażę Wam właśnie strony na komputer, bez aplikacji, bez niczego, bo najczęściej spotykamy się na komputerach, na laptopach. I co przed nami? Jak stworzyć kolaż, karty, malarstwo, jak możemy zagrać na instrumentach, no i oczywiście skończymy tworzeniem rzeźby. A więc zapraszam na odnajdywanie mnie bądź siebie w online. Teraz ja na chwilę zniknę, ponieważ chcę Wam bardzo dobrze pokazać całą stronę w internecie, jak co działa, gdzie co jest, także zapraszam serdecznie. Okay. A więc zaczynamy właśnie od tworzenia kolaży i ja wszystko tworzę za pomocą Canvy, nasze prezentacje, które tutaj widzicie, e-booki, karty do gier. A więc w jaki sposób, ponieważ teraz chcemy zająć się kolażem, zarobić? Możemy zacząć od szablonów, jakie są. Tutaj na górze mamy lupkę i za pomocą tej lupki wpisujemy sobie kolaż. Jest to strona angielska, więc wpisujemy wyrazy po angielsku. Jeżeli czegoś nie znamy, oczywiście wchodzimy na jakiś słownik internetowy, na przykład na Diki, na Bable, albo na jakikolwiek inny słownik, czy nawet tłumacza Google i wpisujemy jedno słowo, co nas interesuje, kolaż. I zobaczcie, jest tutaj mnóstwo szablonów do wykorzystania. I na początku, póki uczniowie nie czują się pewnie, możecie wykorzystać szablony, a potem poprosić ich do tworzenia swoich własnych. Niektóre, zobaczcie, mają napis zły, tak, czyli płacimy złotówkami, ale niektóre mają napis free i możemy je wykorzystać bez płatności, ale tak naprawdę te, co są płatne, my je też możemy wykorzystać, jedynie co, to one nie pobierzemy ich, ponieważ będą miały na sobie kreski, jako że, co, że tutaj są na przykład zdjęcia, które są dodatkowo płatne. Ale oczywiście możemy sobie to ominąć na przykład print screenem, ale ja wolę tego nie robić, bazuję po prostu na tych szablonach, które są za darmo. Więc na przykład, jeżeli chcemy sobie stworzyć kolaż, powiedzmy sobie, wezmę szablon ten, po prostu na niego klikam i w oddzielnej karcie już mam ten swój szablon i dużo opcji po lewej stronie. Co my tutaj mamy? Tutaj właśnie są te temples, czyli różne szablony. Więc zobaczcie, mimo że wybrałam ten, ja mogę sobie potem zmienić, bo coś mnie innego zainteresuje. Na przykład, co ja tutaj sobie wezmę? Cię mało takie kolażowe to. No dobra, ale żeby po prostu pokazać Wam, zmienia mi się automatycznie, więc jeżeli ja tam tego nie chcę, to mogę sobie po prostu kliknąć i jestem, ale wrócę do tego, bo jest bardzo ciekawy i zobaczcie, jak najadę na daną rzecz, ona mi się podświetla, czyli po naświetleniu ja wiem, co ja sobie wybieram, kliknę na to i automatycznie mam podświetlony dany element. Ja mogę z nim robić, co chcę.
Mogę go przesuwać w lewo, w prawo, w górę, w dół. Mogę go zwiększyć, zmniejszyć, porozszerzać w każdy możliwy sposób. Jeżeli chcę zmienić po prostu napis, klikam na to jeszcze raz i na przykład ja tutaj sobie wpiszę kolaż. I zobaczcie, tutaj już kiepskie, jeżeli chodzi o polskie litery, tak, te nasze ży. Więc ja wówczas sobie zaznaczam ten mój tekst i tutaj na górze mamy dodatkowe opcje. Pierwsza z nich to jest czcionka. Sobie wybiorę na przykład Libre, bo ona zawsze ma polskie znaki. I mogę sobie zmniejszyć, tak jak pamiętacie, tutaj sobie mogę rozjeżdżać, trzymając kółeczko w lewo i w prawo, albo po prostu za pomocą konkretnie numeru tego rozmiaru czcionki, jaki mnie interesuje, co po prostu komu jest wygodne. Mamy też oczywiście te różne elementy, które możemy, tak jak mówiłam, przesuwać. Możemy, ponieważ kolaż ma płynąć od naszego serca, to co my chcemy, to co czujemy, więc możemy zacząć po prostu od pustej kartki i mogę po prostu albo to wyrzucić, albo tutaj na dole mam Add Page i mam po prostu białą kartkę. Więc jeżeli chcę zacząć od zera, mogę wybrać po prostu kolor tła i robię go tutaj na górze, mam taki kwadracik. I sobie mogę wybrać albo z proponowanych, bądź tutaj na tą paletę, jak nakliknę, sobie mogę poprzesuwać i wybrać odpowiedni kolor, jaki chcę. A skoro są walentynki, no to powiedzmy sobie, że wybierzemy taki czerwony. Może coś w tym stylu. Ok. No i dobra, teraz chcę włożyć albo swoje zdjęcia. I swoje zdjęcia mogę pobrać z komputera, klikając tutaj na ikonkę Upload. I tutaj mam wszystkie swoje zachowane, które ostatnio używałam. No to powiedzmy co, szukałam ostatnio przepisu na masę, bo robiłam tort urodzinowy mężowi, więc o, powiedzmy, że weźmiemy czekoladę, bo ja uwielbiam czekoladę. Co jeszcze? Sobie tutaj wezmę, gdzie muszę zrobić porządki. Powiedzmy, że wezmę sobie Lubię czytać książki na przykład o magii, albo książki, które mnie czegoś po prostu uczą, ukorzeniają moją wiedzę. No i dobra, powiedzmy, że na przykład chcę zrobić teraz ramkę do tego zdjęcia, żeby było. W jaki sposób? Wchodzę poprzez elementy, czyli Elements, i chcę po prostu zrobić ramkę, ale nie zrobię zwykłej ramki, zrobię po prostu kwadrat, który umieszczę pod zdjęciem. I wówczas automatycznie zrobi mi się ramka. Na górze, pamiętamy, też mamy opcje i tutaj po prawej stronie mamy position, czyli pozycję, no i ja daję backward, czyli do tyłu. Też zobaczcie, pomocnicze są rysunki, że coś idzie do góry, coś idzie pod spód, więc czasami nawet nie znając angielskiego, to możemy się po prostu domyślić. Opa, i moja rameczka jest gotowa. Żeby na przykład dodać jakieś elementy, też mamy w elementach, jeżeli coś konkretnie mnie interesuje, tak jak tutaj mamy na przykład te moje serca, dlatego że ja je przed chwilą wpisałam, że chcę. Czyli tutaj mamy lupkę i ja po prostu sobie wpisuję heart. I zobaczcie, tak samo mamy elementy, które są płatne, a które są po prostu za darmo. Więc możemy skorzystać z tych, które są tutaj. Ale pamiętajcie, że też możecie stworzyć własne obrazy, własne zdjęcia i je po prostu potem pobrać i tu umieścić. Że to nie muszą być korzystanie tylko z samych szablonów. Możemy oczywiście dodać tekst. Tak samo są szablony, jak to może wyglądać. Bądź po prostu bierzemy zwykły tutaj podstawową formę i na przykład damy moje miłości. I tak samo możemy wybrać oczywiście zupełnie inną czcionkę, pamiętając, że właśnie polskie litery nie zawsze wszędzie są dostępne, więc warto wiedzieć, z jakich można korzystać. I na przykład jeżeli chcemy dodać cień do napisu, to ja po prostu sobie kopiuję ten tekst albo na klawiszy, na klawiaturze naciskając Ctrl i C,
to mi zapamiętuje CTRL-V, to kopiuję, a jak nie w ten sposób, to po prostu mam najechany element, który mnie interesuje i tutaj na górze mam dwie kartki przy sobie z plusem, czyli zduplikuj to. I teraz ja na przykład chcę zmienić kolor tego, no to mam tu A z właśnie takimi farbkami, więc tutaj sobie zmieniam. Zobaczcie, oni mi proponują kolorystykę pod zdjęcia, które mam, żeby ładnie pasowało. Oczywiście mogę z nich korzystać, nie muszę. No i dobra, powiedzmy, że wezmę ten. No i najeżdżam. Proszę bardzo, mam już mój napis. Także mniej więcej w taki sposób możemy zrobić kolaż. Jeżeli, myślę, że z tego to... Tak, bo takie najważniejsze. A, jedną rzecz. Jeżeli nie chcemy tła zwykłego, czyli jedno w jednym kolorze, tutaj też mamy coś takiego jak background. I tutaj macie inną formę sobie różnych rzeczy do wyboru. Zobaczcie, ona automatycznie się nam zmienia. A, i żeby oczywiście pobrać to sobie, wydrukować na przykład, żeby mieć na pamiątkę, na samej górze mamy download, wybieramy najbezpieczniej zawsze JPEG, jeżeli chcemy umieścić na przykład na stronie internetowej, a jak chcemy wydrukować, no to PDF print albo PDF standard i wtedy bez problemu robimy sobie download. Zobaczcie, że możecie też wybrać, które zdjęcie. Nie musicie tak naprawdę każdej pracy sobie pobrać, wydrukować. Zaznaczam sobie, że chcę tylko dwójeczkę, klikam done, download i już mi od razu sobie pobiera. A jeżeli nie jeżeli kolaże chcecie w innej formie niż takiego kwadratu, no bo to oczywiście był szablon proponowany, ja teraz zamknę tą stronę, że kolaże, oni tutaj najczęściej właśnie mamy w tych kwadratach, ale wracając do strony głównej tej naszej kanwy, o tutaj macie takie główne formy, że formę taką prostokąta pod prezentację, plakatu, w ogóle dokumentu A4. Instagram post, jeżeli chcecie stworzyć, to też bez problemu możecie sobie po prostu tutaj wybrać, czy na przykład chcemy sobie na pulpit zrobić jakiś obraz, też zobaczcie, będzie w większym formacie i będzie w prostokącie, więc w zależności kto jaki kolaż chciałby zrobić, no ale dobra, ponieważ dużo przed nami, lecimy sobie dalej, kto będzie zainteresowany, to myślę spokojnie wejdzie w to głębiej. Jeżeli chodzi o tworzenie kart, ja od razu to będę sobie kasowała. Pierwsza taka propozycja, żeby stworzyć kartę, to jest strona Remixer. Ja potem wszystkie te linki Wam umieszczę w opisie, także nie martwcie się. To jest o tyle proste, myślę, że bardziej można je wykorzystać z dziećmi, że jest łatwiejsze. Po prostu klikamy, wpisujemy, co nas interesuje i co my możemy wpisać. Na przykład każdy z nas tworzy sobie kartę, czego potrzebuje na dany tydzień. I na przykład na dany tydzień mi by się przydało dużo energii. Tutaj zobaczcie, mogę sobie wstawić zdjęcie, czyli tak samo mogę sobie sobie zdjęcie ściągnąć, jakie mnie interesuje. Na przykład, nie wiem, o, wybuch energii, to niech będzie o to. Sobie mogę to poprzesuwać. No i teraz, czym dla mnie jest mój wybuch energii, czyli na przykład potrzebuję uśmiechu, bo dzięki temu mam więcej energii do działania. Na przykład przytulasy. Przytulasy od najbliższych. Zobaczymy, czy będzie widać. Nie bardzo. No to... A. Zaraz sobie to zmienimy. Na przykład od rodziny. Co jeszcze? Dużo energii daje mi na przykład gorąca kawa. No i na przykład jakiś komplement. Tak, każdy z nas uwielbia otrzymywać komplementy. Dodają chęci do robienia, rozwijania się dalej, robienia tego, co robimy do tej pory. I tutaj mamy tak naprawdę taką gotową kartę i możemy sobie zrobić save, share i posłać dalej. Mało jest to tak naprawdę tutaj twórcze, mało od nas wymaga. Innym takim generatorem kart jest Card Maker i tutaj, zobaczcie, już mamy pewne szablony.
to już rozwija nam więcej i możemy sobie wybrać, jaki chcemy z dodatków, albo ponieważ tutaj mamy wszystkie, tutaj na dole mamy szablon karty i możemy sobie spokojnie wybrać, na przykład zaklęcia albo postaci. Zobaczcie, że forma jest podobna listu gończego. Zmienia się nam kolorystyka i drobne takie elementy. No i dalej, przechodzimy obok do tekstu. No i znowu, skoro tam mieliśmy o tym, co nam potrzeba, to na przykład teraz robimy kartę mojej dobrej, naszych zaletach, w czym jesteśmy dobrzy, tak? Czyli na przykład moja karta to będzie kreatywność. O, idealnie się zmieściło. Typ karty, czyli tutaj mamy te nasze mocne strony. Numeru tam to omijamy, bo oczywiście możemy sobie wpisać, dać jakieś znaczki i tutaj będzie zapisane, ale to bardziej jeżeli chodzi może o jakąś grę, to bardziej się przyda. Dla mnie wizualnie ładniej jest bez tego numeru. No i oczywiście treść, czyli na czym to moja kreatywność polega. Czyli na przykład pomoże, gdy brak ci pomysłów. Tak, czyli wybieramy tutaj różne opcje. Potem na przykład, jeżeli pracujemy na zajęciach i widzimy, że ktoś utknął, to zawsze możemy się taką naszą kartą z kimś podzielić. No i oczywiście jeszcze na końcu jest grafika. I tutaj ja sobie mogę wybrać właśnie te zdjęcie, wybierz plik, tak? Czyli też wybieramy z... sobie z komputera. I zobaczcie, zdjęcia, które macie na komputerze, dobrze, żeby były niewielkie, żeby one się zmieściły po całości. Ale tutaj zobaczcie, nawet bardzo ciekawie to wygląda, jak to jest tylko fragment ujęty. No i symbol dodatku. Tutaj go nie widzę, wiecie co, bo wcześniej on się znajdował tutaj, więc albo było słoneczko, albo kotwica. No ale trudno, nieważne. No i mogę ja go sobie po prostu pobrać, klikając na zwykłe pobierz. Jak widzicie, podaję Wam same przykłady stron, które po prostu, z których możecie korzystać za darmo, bez opłaty i robić dalej twórczo. Jak widzicie, mamy piękną naszą kartę, możemy ją potem na przykład wyciąć, zalaminować, jeżeli potrzebujemy, zawiesić w sali i mamy taką gotową pracę. Ale tak samo te karty równie dobrze można zrobić za pomocą Canwy. Tam jak najbardziej, co prawda na początku musimy się natrudzić, żeby sobie stworzyć własny szablon, ale wszystko jest możliwe. No dobra, to przechodzimy dalej. Skoro mieliśmy już kolaż, były karty, przechodzimy do malowania. A więc to jest taki jeden z prostszych stron, gdzie możemy po prostu malować. Mamy tu naszą kredkę. Możemy wybrać sobie pędzel i oczywiście zmieniamy kolory sobie tutaj. Możemy zamalować po całości. Ten nie jest, że tak powiem, taki rewelacyjny, jakieś tam podstawy, ale no jest. Ale zobaczcie, dlaczego ja go Wam pokazuję. Dlatego, bo tutaj w górnym prawym rogu macie coś takiego jak logo creator i drawing. I tu już będzie bardziej rozbudowane. Klikając na logo creator, kiedy na przykład chcemy zaproponować, żeby nam uczciowie... No patrzcie, na to nawet nie wpadłam. Jest przecież tłumacz, który jest wbudowany do strony. Jak sobie zaznaczycie język polski, to zobaczcie, cała strona zostaje Wam przetłumaczona. I ten angielski już nawet nie jest nam potrzebny. A więc tutaj mamy po lewej stronie kształty, które możemy wykorzystać do stworzenia naszego loga. Tak, oczywiście możemy to zwiększyć, zmniejszyć. Tutaj po prawej stronie mamy kolorystykę. O, czekajcie, ale to... A, bo muszę mieć zaznaczony obszar, przedmiot, który chcę zamalować. No, dobra. I automatycznie on nam się tutaj zabarwia. A więc mamy kształty, które możemy sobie od razu na przykład podzielić na takie społeczne, czyli różne Facebooki, na przykład na zdrowie, bądź pójść inaczej też również w szablony, tak, kiedy prowadzimy i chcemy jakieś, o proszę bardzo, to jest mój produkt bio, twórczy, o, możemy sobie to rozłożyć na łopatki, pozmieniać, co nas interesuje, poprzestawiać wszystko. No dobra,
Dodajemy tekst, oczywiście zobaczcie tutaj na górze, wpisuję co mnie interesuje i takie logo mogę sobie stworzyć. Jeżeli nie idziemy, że tak powiem, w formę tego kreowania sobie loga, to to zamknę, tak wyjdź. To pamiętacie, tutaj była jeszcze opcja drawing, czyli malowanie. Tak, daj mi na polski. I tutaj te żółte, jak przyciśniecie ten żółty znak zapytania, to te wszystkie chmurki się Wam na szczęście powyłączają. I teraz malowanie. Zobaczcie, mamy tu już troszeczkę większą opcję. Mamy... Ojejku. Gdzie się zagubiłam? O, jest mój pędzelek. I teraz mogę napełnienie sobie wybrać. W jakim kolorystyce chcę. A czemu mi nie zmieniło? Zobaczymy, tak? O, no. Widzicie? W niektórych musi być na górze, w niektórych musi być na dole. Także tak, tutaj też mamy takie formy właśnie do malowania. I one są takie, że tak powiem, podstawowe. Nie ma to zbytnio takiego fajnego dostępu do malowania, jaki mamy na co dzień pędzlami. Ale jest bardzo fajna, bardzo fajny program do pobrania. A, jeszcze jeden forma. Jeszcze strona kleki.com. Tak samo spokojnie malujemy. Tutaj mamy pędzel. Bądź malujemy po całości oczywiście. I jeżeli mamy ten pędzel tutaj po prawej stronie na dole pod kolorystyką, mamy do wyboru formę, jaką to ma mi malować. Tutaj już możemy troszeczkę, że tak powiem, większy wybór. Ok. Zobaczmy. O. Gdzie i znowu, jak sobie zmienię, mamy rozmiar, krycie, blendowanie, skala. Także bez problemu, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, może sobie stworzyć. Co więcej, tutaj możemy też oczywiście jeszcze, bo ponieważ mamy warstwy, możemy też tutaj dodawać zdjęcia, zaimportować coś i na tym zamalować i też na przykład stworzyć tutaj kolaż. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jeden program, który trzeba co prawda pobrać sobie na komputer, ale tak jak mówiłam, jest on bezpłatny. I to jest ten program, co wrzuciłam zdjęcie na naszego Facebooka, na grupę tam, gdzie... O, właśnie, tu jest ostatnie dokumenty. To on jest właśnie stworzony tutaj. Ale my chcemy nowy plik. Także chcemy... Ja zawsze, że tak powiem, jak robię nowy dokument, to nic nie zmieniam, daję utwórz i mam swoją kartkę. I tutaj po prawej stronie, jak widzicie, mamy różne rodzaje i gumek, i długopisów, cienkopisów, mazaków, więc zawsze na początku warto dać po prostu uczniowi pobawić się tym, zobaczyć jak co maluje, w jaki sposób, czym to się wyróżnia, żeby potem mógł stworzyć coś własnego. Powiem tak, dla na przykład laików, którzy na co dzień nie mają dostępu, nie mają dostępu do takich zadań, takich materiałów, przepraszam, z różnymi właśnie narzędziami i którzy nie malują na co dzień, to jest to dobra rzecz w ogóle sprawdzenia się, co mi pasuje w tym momencie, tak, jaka forma. I tak naprawdę ludzie bardziej są wówczas odważni i chętni do zaznaczania, tym bardziej, że my coś możemy potem też i usunąć. Także, jak widzicie, jest tego multum. Aha. O, muszę sobie... O. Jest wiele opcji. O, nawet gąbeczką. O, proszę bardzo, robimy plamienie. Więc dobrze byłoby to sobie wypróbować. No, tutaj mogę już rozetrzeć to, co namalowałam, tak, po całości. O. I patrz, jeżeli po prostu długo mi to zachodzi, bo to jest małe, to mam tutaj o rozmiar i mogę sobie automatycznie zwiększyć. Dobra, teraz ten rozmiar sobie może zmniejszę.
Okej, co my tam jeszcze mamy? Rzeczy jest naprawdę dużo przeróżnych, więc warto, żebyście też się pobawili. Myślę, że ten program, czyli Krita, jest takim najlepszym i najbardziej bliskim naszemu malarstwu, takim malarstwu nawet intuicyjnemu, który malujemy. Tak? I zobaczcie, tutaj tak naprawdę potrzebny jest nam tylko komputer, myszka i mamy różnorodność kolorów, różnorodność narzędzi, więc naprawdę rzecz niesamowita. Myślę, że warto po prostu sobie spróbować. No ale dobra, to malarstwo za nami. Jeżeli chcielibyście po prostu pograć, poćwiczyć po prostu takie wyrażanie swoich emocji za pomocą instrumentów, to jednym z takich stron, z których możecie skorzystać, bądź aplikacji, to jest sessiontown.com i tutaj musicie troszeczkę... Czekajcie, odświeżę stronę. Zjechać sobie niżej. A czekajcie, co mi tutaj nie działa. Dobra, tu się pytają mnie, czy grałam wcześniej na pianinie. No coś tam grałam, niewiele, ale zobaczmy. Do you have a piano? No niestety nie mam w domu. Tak, chcę na razie może... Co, spróbujemy piosenkę? A czemu nie? Spróbujemy piosenkę. No dobra, tutaj nam nie zadziałało, to trudno. Kurczę, wcześniej to działało. Dobra. Bo ja powinnam od początku Wam wejść, kliknąć. Sorry. Czyli tak. Tutaj mamy sessiontown.com i klikamy oczywiście w Game and Apps. I tutaj sobie korzystamy z na co mamy tak naprawdę ochotę. Czyli mamy na przykład nasze różnego rodzaju drums. Load. I teraz nie wiem, czy słuchać sobie może po prostu z głośnią. Także widzicie, możemy sobie tutaj naklikać i i nagrać. Klikając tutaj mamy record. I robię sobie stop. No i mogę sobie to nazwać, mogę sobie to oczywiście zachować, odsłuchać z innymi, więc możemy to być jako praca, że tak powiem, w domu. Możemy to zrobić na zajęciach, w zależności, czy chcemy, żeby oni odsłuchali to, co teraz robimy, bądź nie. Mamy oczywiście piano, keyboard. No i jak widzicie, możemy sobie to poćwiczyć i poklikać. Mamy też różnego rodzaju dźwięki. W zależności kto co lubi. Jak nie organy, to na przykład elektro. Może flyt, czyli nasz flet. O, to coś słabo. Okej. O, jest. No, także jak widzicie, to jest jedna z takich stron właśnie z muzyką. Przechodzimy sobie dalej. I to już jest o wiele ciekawsze i rozbudowane MIDI City. I tutaj również macie różne różne jakieś bębny, klaskanie. Także co w danym momencie Wam podoba. No i tutaj mamy też kolejną opcję, co my chcemy. I ty sobie, a przepraszam, nie powiedziałam jak dokładnie. Tutaj klikamy właśnie na ten napis i możemy sobie wybrać, czy my chcemy pianino, organy, gitarę, czy po prostu skrzypce, czy pipy.
też możemy sobie wybrać, jakie dokładnie, więc można sobie po prostu sprawdzić i że tak powiem, sobie przeklikać. Jeżeli mamy na przykład dotykowy ekran, no to jest to o wiele lepsze, bo nie słychać na przykład, jak klikamy myszką. Także to byłoby, jeżeli chodzi o tą stronę z instrumentami, na tyle. Druga, Virtual Musical Instruments. Wybieramy sobie, które nas interesują. Na przykład weźmiemy bongo. I wyobraźcie sobie, że na przykład każdy z uczestników wybierze sobie inny instrument. I spokojnie możemy sobie razem grać, tak? Czy gitarę na przykład. Okej, także jeżeli chodzi o instrumenty strony, właśnie z instrumentami muzycznymi byłoby na tyle. A jeżeli chodzi o rzeźby, to chciałabym Wam pokazać jeszcze dwie, które tak naprawdę niewiele się od siebie różnią. Ponieważ na tej, jak widzicie, tutaj mamy oczywiście zaznaczoną płaszczyznę na dole, jakby ona stała na naszym stole. Druga jest bardziej w powietrzu, ale to nie tym się one różnią. One się różnią tym, że tutaj, jak zobaczycie, najeżdżam na jedną stronę, to mam też kropeczkę po drugiej, bo one robią, jeżeli chcę coś zmienić, to się robi automatycznie na dwóch stronach. I akurat mam wybrane brush, czyli taką szczotkę, więc mi się robi tak, jakbym właśnie szczotkowała, troszeczkę się to nam zwiększa. I teraz zobacz, jak ja przytrzymam prawą stroną myszki i zacznę przesuwać, to mi się troszeczkę właśnie wychodzi na zewnątrz, tak? Więc ja tutaj mogę stworzyć sobie, na co mam ochotę, i tutaj po prawej stronie mogę sobie znowu wybrać to, co mnie interesuje. Czy na przykład zrobić twisty, one są świetne do oczu, te twisty. Możemy na przykład drag, czyli coś wyciągnąć. Tutaj może mniej widać, ale zobaczcie. O, jak ja coś robię drag, to mi to po prostu wychodzi i ja sobie rzeźbię w tym. I w zależności, jak ja sobie to przeciągnę, to mi idzie. Tak jak mówię, tutaj idzie, że tak powiem, razy dwa. Więc w zależności, kto na co ma potrzebę, z czym się czuje po prostu wygodniej. No i oczywiście możemy też to pomalować, wybierając paint, wybierając odpowiedni kolor, jaki nas interesuje. I po prostu malujemy. Oczywiście, żeby pomalować w całości, musimy to poprzesuwać tam, gdzie nas interesuje. I tworzymy właśnie taką swoją rzeźbę. Oczywiście na początku jest to trudne, nie zawsze łatwo wychodzi. A zaraz zerknę, czy to znowu tutaj nam zadziała na język polski. Tak. A widzicie to cudownie, że Google ma te swoje dodatki. I zobaczcie, macie od razu wszystko w języku polskim. Szczotka, nadmuchać, skręcać, gładkie, spłaszczyć, szczypta, marszczyć, opór i tak dalej. Także po prostu sobie to potem możecie wypróbować wszystko, tak? Na jakiej to zasadzie działa. Bądź jeżeli nie chcecie właśnie, żeby to szło z jednej i z drugiej strony jednocześnie, to co tworzycie, to możecie właśnie wykorzystać Sculpt Fab. I tutaj macie dokładnie to samo, też macie, macie brush, macie pinch i sobie tak samo tworzycie, macie drag. Tak, czyli na przykład jakbyście chcieli jakąś większą falę zrobić. Oczywiście możecie sobie przełączyć na język polski, tak, żebyście wiedzieli, co jest czym. Nasz promień, tak, czyli wielkość tego mojego wyciągania, o co mi się tutaj tworzy, widzicie? W jakiej to formie ma być. Także czasami fajnie jest, kiedy ja mam zamysł, ja robię tak, jak mam przed sobą tą masę do rzeźbienia, a czasami też pozwolić po prostu. Niech to pójdzie, jak ma iść, tak? I zobaczmy, co to mi przypomina, co ja mogę z tego zrobić, o co tutaj tak naprawdę z tym wszystkim chodzi.
Tak, czyli na przykład chcę zrobić sobie jakieś wielkie fale na morzu, tak, bo dzisiaj nic mi nie pasuje, po prostu będę kręcić, kręcić i kręcić i kręcić. Ale na przykład mam jakiś lepszy dzień, to ja mogę zrobić coś delikatnego. Tak, tylko po troszeczku, sobie powyciągam i się zastanowię, o co chcę zrobić, tak? Czy na przykład zrobię sobie postać tutaj, o, sobie wyciągnę nos. Okej. Tutaj sobie bym zrobiła oko. Jak mówię, te twisty też są fajne. Okej. Mamy pędzelkę albo w ten sposób. I po prostu sobie tą formę tej twarzy poćwiczyć. Także, żeby nie przedłużać, to byłoby na tyle. Zerknijcie na te różne formy, na różne strony, z czym Wam się dobrze pracuje. Pamiętajcie, Wy musicie, że tak powiem, tą daną rzecz sprzedać. Jeżeli Wy tego nie czujecie, Wasi uczestnicy też nie będą tak naprawdę tego czuli. No to ja już wracam do Was. Także to byłoby na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, że ze mną tutaj byliście, poświęciliście chwilę swojego czasu. Także mam nadzieję, że zachęciłam Was albo do stworzenia swojego kolażu, albo do spróbowania wygrania czegoś w formie właśnie takiej internetowej. Wiem, że to nie jest to samo, co bycie na zajęciach. Wiem, że brakuje tego kontaktu i z drugą osobą, jak i ze samym tym tworem, który kreujemy. Czy to jest granie, czy rzeźbienie, czy malowanie. Jednak spróbujmy się odnaleźć w nowej sytuacji. Spróbujmy poznać siebie, w jaki sposób my działamy, nie znając pewnych rzeczy, tak? Bo na przykład z plasteliną jesteśmy obeznani non-stop, wiemy co, jak wykręcić. Mimo, że mogą powstać przeróżne, fantastyczne rzeczy, spróbujmy w takim razie tutaj pójść troszeczkę w takiego grafika i zobaczyć, czy się w tym się odnajdziemy. Także zachęcam Was serdecznie do tworzenia właśnie innej formy sztuki. Mam nadzieję, że się przydadzą Wam te strony. Linki pojawią się oczywiście już niebawem. I życzę Wam pięknego, kreatywnego dnia i do zobaczenia już niedługo. Cześć!